Wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji. Ja i Ty jesteśmy połączeni. Jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi Twoje wibracje. Przez sposób w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, Możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do Twojego życia. Dlatego dziś zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom Twoich wibracji. Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. W dzisiejszym odcinku podcastu Wysokie Wibracje porozmawiamy więcej na temat tego, jak wychodzić z takiego wiru nieprzyjemnych dla nas emocji. I chodzi tu o takie emocje, które nawracają do nas i sytuacje, w których po prostu czujemy się w jakimś stopniu niemiło czy niewygodnie. Ja bym nawet powiedziała, że chodzi o takie sytuacje, w których. Często czujemy jakąś formę niemocy lub braku sensu. I ja zauważyłam, czy to po sobie, czy nawet obserwując to, jak wbudujemy Embrace Your Life, czy wiele osób dookoła nas widzimy, że mają takie sytuacje. I to jest taka forma jakiegoś zablokowania energetycznego, z którego. Trzeba w jakiś sposób wyjść, żeby ten sens odnaleźć, żeby działać. Więc teraz jak to zrobić? Najpierw może zacznijmy od naszego ciała, dlatego że myślę, tak też ze swojego doświadczenia, że najszybciej można. Zauważyć, że coś się dzieje z naszymi emocjami właśnie przez to, jak reaguje nasze ciało. I to są różnego typu sytuacje. Czasami jest tak, że ciało w ogóle odmawia posłuszeństwa i masz wrażenie, że nie jesteś w stanie wstać z łóżka. Ja nawet ostatnio miałam taką sytuację, gdzie snułam się po domu. Od jednego pokoju do drugiego i po prostu mi się nie chciało. Mimo tego, że umysł bardzo chciał coś robić, to jednak ciało mówiło wyraźne nie, więc pierwszym krokiem to było w ogóle zauważenie tego, co mówi mi moje ciało i nie walczenie z tym. I to jest ciekawe, dlatego że czasami zdarza się tak, że nasz umysł, nasza dusza i nasze ciało mogą mówić, nam się tak może wydawać, że mówią nam różne rzeczy. Ale kiedy zaczniemy się temu przyglądać, przede wszystkim odczuwać, nawet nie analizować, to dostrzeżemy, że one wszystkie podpowiadają nam, człowieku zwolni. Przyjrzyj się temu, co się dzieje i po prostu daj nam to, czego potrzebujemy. I tak na przykład ciało może ci powiedzieć, że. Potrzebuje po prostu posiedzieć, potrzebuje odpocząć, dlatego, że być może było w jakiś sposób zbyt mocno eksploatowane. Ale taka niemoc w ciele to są tylko takie delikatne sygnały o tym, że coś się dzieje i że temu ciału jest coś potrzebne. Niestety, jeśli tych sygnałów nie słuchamy takich drobnych, to to prowadzi do dalszych konsekwencji, takich jak przewlekłe albo dość poważne choroby. Właśnie dlatego to jest tak ważne, żeby zacząć słuchać tego, co nam mówi to nasze ciało, i nawet w takich drobnych odczuciach, które się pojawiają, niby jakieś ukłucie gdzieś w którejś części ciała, czy właśnie takie zmęczenie, to są już sygnały do tego, żeby zwolnić i pozwolić sobie być i nic innego nie robić. To, co powiedziałaś przed chwilą, że kiedy nie słuchamy tego naszego ciała, to może prowadzić do różnych przewlekłych chorób też, ale często jest tak, że nasze ciało dzięki naszej duszy wysyła nam wcześniej sygnał tego, że potrzebujemy zwolnić i coś zrobić dla siebie, zanim coś się dzieje, dlatego że niejednokrotnie mówimy o tym, że czas linearny nie istnieje, więc po prostu ta nasza dusza wie. Co może się wydarzyć, jeśli będziemy dalej iść jakąś ścieżką? Ja w swoim życiu miałam parę takich ostrzeżeń, gdzie ciało powiedziało mi wprost: po prostu się zatrzymaj i nie rób tego, co masz zrobić. I pomimo tego, że na przykład miałam taką sytuację, że złamałam nogę, i to była taka sytuacja, w której podejmowałam jakąś ważną życiową decyzję, nieważne teraz jaką. Natomiast. Ciało mi pokazało, zatrzymaj się i nie idź tą drogą. Pomimo tego ja nie usłyszałam tego głosu, poszłam tą drogą i to kosztowało mnie w sumie 6 lat życia i wiele innych porażek i pomyłek. Kolejną rzeczą, na którą powinnaś zwrócić uwagę, to jest to, czego potrzebuje Twój duch, dlatego że jesteśmy świętą trójcą, więc mamy i ciało, i ducha, i nasz umysł. W związku z tym, będziemy na początku mówiły o tych trzech elementach. I jak rozpoznać, czego potrzebuje Twoja dusza? Jak Ty rozpoznajesz, czego potrzebuje Twoja dusza? Przede wszystkim od sygnałów z ciała, to jest takie pierwsze zwrócenie sobie uwagi na to, co mówi mi moja dusza, a po drugie też z, ze znaków, które otrzymuję lub takich wglądów intuicyjnych w postaci różnego rodzaju obrazów, czy też myśli, i później obrazów. Albo sformułowań różnego rodzaju. I ja to traktuję jak takie podpowiedzi od mojej duszy ku temu, co mam do przerobienia. I kiedy słyszysz tego typu potrzeby, to co z tym robisz? Staram się z tym nie walczyć. Kiedy przychodzą różnego rodzaju słowa czy obrazy, to je sobie po prostu zapisuję i nie przywiązuje się do nich. To znaczy nie analizuję ich umysłem. Kiedyś to robiłam owszem, ale to przynosiło tylko więcej frustracji, więcej zagubienia i jeszcze więcej tych nieprzyjemnych emocji i tego wirów, w które sama się wciągałam. Więc kiedy takie coś przychodzi, to sobie to zapisuję i staram się od tego odkleić. Dlatego że kiedy się do takich rzeczy przyklejamy, to wtedy wchodzi na tapetę nasze ego i to ono chce nam powiedzieć że wie lepiej, co jest nam potrzebne. A tutaj chodzi o to, żeby się skontaktować ze swoją duszą. I ten moment odklejenia tworzy taką przestrzeń do sklejenia sobie tych wszystkich sformułowań w jedną całość i wyciągnięcia tej najważniejszej lekcji, o której dusza nam mówi. To jest niesamowite, dlatego że dusza mówi takim językiem łagodnym w sumie. Oczywiście daje. Różne znaki, czy to w ciele, w umyśle i tak dalej. Natomiast ja zauważam, że to są takie łagodne przekazy, które są najbardziej słyszalne wtedy, kiedy jesteśmy uważni. A bardzo często stajemy się uważni właśnie wtedy, kiedy musimy się zatrzymać. Czyli jeżeli nie potrafimy sami sobie kreować takich momentów, w których słuchamy tego wewnętrznego głosu duszy, no to ona poprzez różne działania. Doprowadza do tego, że zatrzymujemy się i wtedy jesteśmy bardziej uważni. Wtedy mamy tę przestrzeń na to, żeby usłyszeć, czego ona potrzebuje. A propos tej łagodności, o której powiedziałaś, to tak mi się skojarzyło, że dusza bardzo często jest taką bardzo świadomą matką, która powie coś swojemu dziecku, w tym przypadku osobowości lub ego, ale też zostawi to, co powiedziała, do decyzji właśnie temu dziecku. Hmm, to fajne co teraz powiedziałaś. Rzeczywiście ta interpretacja teraz do mnie bardzo mocno przemawia. Być może też dlatego, że ja akurat mogę odnieść się do tego, bo mam bardzo mądrą mamę i ona też mi zostawiała taką przestrzeń, ale tak, tak, masz rację, że dusza jest taką bardzo świadomą matką. I dobrze jest mieć tego świadomość, dlatego że kiedy podchodzimy. Właśnie w taki sposób, czyli że dusza jest taką świadomą matką, która nam niczego nie narzuca, to też dzięki temu nasz umysł nie ma się przeciwko czemu buntować za bardzo. No i to jest ten trzeci element, na który należy zwrócić uwagę, aby wyjść z tego wciągającego wiru nieprzyjemnych emocji czyli czego potrzebuje nasz umysł, nasza głowa? Tak, czasami jest tak, że nasza głowa potrzebuje po prostu przewietrzenia czyli Znowu przechodzimy i wracamy do nic nierobienia, troszeczkę, dlatego że przewietrzenie może polegać na tym, że potrzebujemy na chwilę wyjść z jakiegoś takiego wiru robienia stu rzeczy naraz. A co jest ciekawe, to ja zauważam, że głowa ma w sobie dużo sprzeczności i sama się ze sobą kłóci. Bo z jednej strony bardzo chce robić, bardzo chce tworzyć i ma poczucie winy, ale nadal to jest ta osobowość, która ma narzucone schematy i wzorce, a z drugiej właśnie strony myśli sobie, że ja teraz nic nie będę robić, dlatego że na to zasługuję, i to też jeśli to płynie z ego, to jest jakaś forma próżności. Więc tutaj myślę, że jest konieczne dojście do takiego stanu akceptacji różnych swoich myśli, i tu przychodzi na pomoc też medytacja. No, i teraz w tej medytacji, czy też jakiejś innej formie zatrzymania się i uważności, na którą obecnie możesz sobie pozwolić, albo po prostu którą ci zaserwuje <laughs> wszechświat, ważne jest, żeby otworzyć się na te informacje, które do ciebie zaczną spływać. Na przykład możesz dostać informację, żeby tu i teraz zadbać o swoje zdrowie. No, i to są te sygnały płynące z ciała, ale dalej trzeba coś z tym zrobić, kiedy już się wie, że to płynie z ciała. I teraz, jak możesz najprościej i najszybciej zadbać o swoje zdrowie? Ja mogę powiedzieć, że dla mnie najprostszą formą jest wyjście od przeanalizowania na przykład tego, co ostatnio jem, i jak to wpływa na mnie, na moje samopoczucie, właśnie na moje emocje, także, które płyną. Potem. To, co robię, to też sobie patrzę na to, czy w ogóle ostatni na przykład poświęcałam czas na to, żeby jakoś dbać o swój ruch, czy rzeczywiście gdzieś na przykład wychodziłam chociażby na spacer, już nie mówiąc o ćwiczeniach. Bo jeżeli nie, i jeżeli moje ciało było za długo w takiej stagnacji, w takim bezruchu, to dobrze wiem, że te sygnały dotyczące zdrowia dotyczą właśnie tej sfery. No i tutaj też mówimy o braku witamin, czyli na przykład witamina D naturalnie płynąca ze słońca. To jest coś, czego może potrzebować Twoje ciało i częstszy ruch na powietrzu. To jest naprawdę zbawienne. Sama się o tym przekonuję bardzo często i powiem szczerze, że bardzo często też muszę sobie o tym przypominać, dlatego że jestem taką osobą, która już jak zabierze się do pracy, to jest w stanie siedzieć po 12 czy nawet 16 godzin i nie wychodzić. I później to skutkuje właśnie sygnałami z ciała. Dlatego kluczowe jest to, aby o ten ruch zadbać, o witaminę D o wodę. To jest też bardzo ważne, żeby pić przynajmniej 2 litry wody dziennie. Plus też różne inne witaminy. To nie jest podcast na ten temat, natomiast my jesteśmy zwolenniczkami tego, żeby w jak najbardziej naturalny sposób dostarczać sobie wszelkich minerałów i witamin, których potrzebujemy do tego, żeby w tym środowisku, w którym tutaj żyjemy, sobie na Ziemi funkcjonować lepiej i dłużej. Ja bym do tego jeszcze dodała, że ważny jest świadomy oddech. I to też mówię nie tylko na swoim przykładzie, ale wielu osób, z którymi rozmawiam, że kiedy jesteśmy w takich trudnych sytuacjach, takich nieprzyjemnych stanach, gdzie nie widzimy sensu, to zapominamy oddychać. I takie sesje przynajmniej dwa razy dziennie po 10 minut głębokiego oddechu to też jest coś, co dotlenia nasze komórki. I jakaś forma ruchu, taka, która jest z Tobą najbardziej zgodna. Ja nie jestem i wiem, że Ty też nie jesteś za tym, żeby zmuszać się do czegoś, co zupełnie nie jest Twoje. Osobiście próbowałam wiele różnych form ruchu i to też jest tak, że to się zmienia. Przez jakiś czas bliska mi była siłownia, innym czasem były bliskie mi sporty takie drużynowe. Jeszcze w innym czasie biegałam. Teraz obecnie ćwiczę sobie po prostu w domu z jakąś aplikacją, i to też jest ok. I spacer, jako spacer taki dłuższy, też jest świetną formą ruchu. Zobacz, wszystko to, co mówi ci Twoja święta trójca na temat tego, czego potrzebuje, to jest jedno, ale najważniejszym krokiem. Z całej tej listy, którą będziemy dalej wymieniać, to jest Twoja decyzja, żeby podjąć te kroki, żeby zadziałać w ich kierunku, bo tylko takie stawianie się do tego krok po kroku, nawet powoli, sprawi, że będziesz w stanie wyjść z tego wiru. Celem duszy jest to, aby codziennie podnosić swoje wibracje. Chcesz zacząć w łatwiejszy sposób komunikować się ze swoją duszą i duchowymi przewodnikami? Potrzebujesz odkryć niewspierające Cię przekonania i uzdrowić je trwale i skutecznie? Pragniesz nauczyć się korzystać ze swojej intuicji, by podejmować decyzje wspierające Twoje wyższe dobro? Odwiedź stronę duchowekursy.pl i sprawdź ku, czemu prowadzicie Twoje serce. Wsłuchaj się w swoją intuicję i wybierz najlepsze wsparcie w Twoim rozwoju duchowekursy.pl i teraz zobacz, ponieważ mówimy o tym właśnie, jak wychodzić z takiego wiru nieprzyjemnych emocji. Jeżeli obecnie na przykład masz tak, że jesteś w jakiejś irytacji, frustracji, gniewie, to właśnie przyglądając się temu, co mówi ci Twoja święta trójca, dostaniesz doskonałą odpowiedź, jak krok po kroku z tego wychodzić i to w dosyć szybki sposób, bo kiedy. Posłuchasz tego dialogu, który masz też w sobie, to dostaniesz taką informację. To będzie taki szybki sygnał na zasadzie ubierz się i po prostu wyjdź na zewnątrz, wypij szklankę wody, albo zjedz to to, to i to, dlatego że nasze ciało, umysł i duch naprawdę świetnie nas znają. Najlepiej jak tylko można i non-stop się z nami komunikują. Więc zadbanie o zdrowie to jest ta pierwsza informacja i pierwszy przekaz, który możesz dostać, a drugi to, co już Sylwia powiedziała, aby zwrócić uwagę na dialog wewnętrzny, ale też wypowiadane na głos słowa przez ciebie. I to jest też niesamowite, dlatego że my często nie słyszymy siebie, ale jeśli mamy obok siebie kogoś, kto też jest świadomy, że to, co mówimy, to jest sygnał tego, co jest nam potrzebne, albo co się z nami dzieje, i skąd rodzą się w nas te różne takie negatywne, nieprzyjemne emocje, to ten ktoś z boku może nam zwrócić uwagę na to, że słuchaj, wiesz co, parę razy powtórzyłaś to, to, to i to. Jeśli nie masz kogoś takiego, to potrzebujesz uważnie siebie słuchać. Po prostu zwrócić uwagę na język, którym się posługujesz, zwłaszcza w komunikowaniu się z osobami bliskimi. Słowa niosą za sobą wibracje i ta konkretna wibracja przyciąga do ciebie więcej tego samego. Więc jeśli mówisz do siebie, że to ci się zawsze zdarza, albo to jest normalne u ciebie, albo to u ciebie standard, to tworzysz dla wszechświata taką przestrzeń do tego, aby przyciągał więcej tej byle jakości, tego samego, tego co ci się zawsze przytrafia, a jeśli chcesz z tego wyjść, no to zwróć uwagę na to, jakich słów używasz, jakimi słowami siebie sama traktujesz. Dam Ci przykład ze swojego życia. Moja mama ostatnio wyszła ze szpitala po paru tygodniach, no i na razie wraca do siebie, do takiej swojej sprawności, można powiedzieć, pełnej. I bardzo ją irytuje to, że nie jest teraz tak szybka, tak silna, jak była przed szpitalem. To uczucie irytacji rodzi w niej kolejne emocje takie bardzo nieprzyjemne dla niej. I oczywiście jest to też odczuwalne dla tych osób, które z nią przebywają. I ja jej zwróciłam uwagę, mówię: Mamo, jestem tutaj z tobą teraz pół godziny, a ty już kolejny raz powiedziałaś o sobie, że matko, jaką ja teraz jestem niezdarą. I cały czas mówisz do siebie po prostu w sposób negatywny. Też sama. Sobie dokładasz tych niskich wibracji, które sprawiają, że jeszcze bardziej irytujesz się na siebie samą. Co ciekawe, wielu ludziom, którzy mówią do siebie w taki sposób, wydaje się, że to nic nie znaczy, dlatego że oni tak naprawdę nie mają tego na myśli, ale jednak coś takiego głębokiego siedzi w podświadomości, co wysyła ten mocny sygnał, potwierdzający, że jednak w jakimś stopniu wierzy się w to, w co się mówi. Więc jeśli teraz na przykład masz taki okres, w którym wysyłasz do siebie komunikaty na zasadzie: Boże, ale ja jestem głupia, ale ja jestem naiwna, ale mi nic nie wychodzi, to zatrzymaj się na chwilę i postaraj się zmienić te komunikaty na wzmacniające Ciebie. I teraz jak je zmienić na wzmacniające? To jest taki kolejny sygnał i informacja, którą możesz dostać albo od swojego ciała, ducha lub umysłu, aby kwestionować wszystko kwestionować wszystko co do siebie mówisz i zadawać sobie pytanie na zasadzie czy to jest prawda czy to jest prawda dla mnie czy to jest prawda dla wszystkich innych ludzi i ważne jest żeby kwestionować właśnie zwłaszcza to co mówisz do siebie bo kwestionować to co mówią do ciebie inni z mojej perspektywy jest o wiele łatwiej może się wydawać że to jest ciężkie zwłaszcza jeśli mówi do nas ktoś bliski ale i tak jest to łatwiejsze, nawet z natury takiej naszej człowieczej, że my po prostu raczej walczymy o swoje w jakimś tam stopniu. Ale kiedy mówimy do siebie takie negatywne rzeczy o sobie, i bardzo często tego nie zauważamy, to po prostu non stop sprawiamy, że osłabiamy siebie wewnętrznie. To kwestionowanie pozwala na otwarcie Twojej głowy i Twojej duszy. I sprawia, że tworzy się nowa przestrzeń na inną formę odpowiedzi niż do tej pory do ciebie przychodziły. A dzięki temu zaczynasz tworzyć nowe warianty swojej rzeczywistości. Dzięki temu po prostu masz szansę do tego, aby przeskoczyć z tego wariantu, w którym nie pasuje ci to, co się dzieje teraz, z tego wariantu, w którym właśnie stworzyłaś te wszystkie nieprzyjemne emocje, w wariant do którego chcesz przejść. To jest tylko i wyłącznie możliwe wtedy, kiedy świadomie zaczniesz komunikować się ze swoją świętą trójcą i zaczniesz kwestionować wszystko to, co do siebie mówisz. Kolejna informacja, którą możesz dostać od samej siebie lub też od swojej wyższej jaźni, to aby pozwolić emocjom przepływać przez ciebie. No i co to oznacza? Bo wiele osób mówi o tym, żeby nie trzymać w sobie emocji, żeby je puszczać, ale jak to faktycznie zrobić? Myślę, że o wiele łatwiej jest przepuścić przez siebie pozytywne emocje, ponieważ to przechodzi bardzo naturalnie, nawet nad tym się nie myśli. Dzieje się coś fajnego, miłego, i ta pozytywna emocja po prostu przez nas naturalnie przepływa. Kiedy mamy Negatywną emocję, nawet może nie negatywną, ale o niskich wibracjach, to my ją nieświadomie gdzieś blokujemy. Na przykład tak jest z gniewem, że on wychodzi gdzieś tam sobie z dołu nas i blokuje się gdzieś w połowie naszego ciała. Gdybym miała to zobrazować, po prostu nie artykułujemy tego gniewu tak, jakbyśmy bali się efektu po tym, kiedy zostanie on wyartykułowany na zewnątrz. To jest jedna bardzo świetna perspektywa na temat tego, jak w ogóle przepuszczać te emocje. Ja też na to patrzę w taki sposób, że kiedy ta nieprzyjemna emocja się pojawia i właśnie albo nawet od góry naszego ciała, czy od dołu naszego ciała gdzieś wpływa w nas, to my na siłę staramy się z nią walczyć i ta walka sprawia, że ją zatrzymujemy, że ta emocja się tak mocno kłębi i kumuluje, no bo walczy z nami, my z nią. Więc sobie tam zostaje, a później się chowa i gnieździ w jakimś miejscu naszego ciała, właśnie dlatego, że nie pozwoliliśmy jej na ujście z nas. I teraz, kiedy gnieździ się w tym jakimś miejscu, to jest właśnie bardzo często to miejsce, które zaczyna chorować w naszym ciele. I dlatego tak ważne jest, żeby przepuścić przez siebie tę emocję. To. Nie jest istotne, jaki sposób na to znajdziesz. Chodzi o to, oczywiście, żeby nie krzywdzić innych przy tym, ale potrzebujesz znaleźć sobie swoją metodę na przepuszczanie takich emocji. Ja powiem szczerze, że kiedy po raz pierwszy o tym usłyszałam, żeby zacząć pozwalać sobie na to, aby emocje przechodziły przez nas, to sama gdzieś tam zauważyłam, że kiedy się wkurzam albo się irytuję, to bardzo często boli mnie lewy bok. No i zwróciłam uwagę na ten lewy bok, i tam sobie z nim po prostu pogadałam. I powiedziałam tym emocjom, że bardzo im dziękuję za to, że się pojawiły i tym doświadczeniom za to, że przyszły. I to była też taka forma medytacji z wybaczeniem. I kiedy to wybaczenie. Następowało, kiedy byłam w procesie, to faktycznie czułam już ulgę w ciele. Nawet jak ten ból zaczął wędrować po innych miejscach mojego ciała, to ja już mu tak dziękowałam i głaskałam to miejsce, aż ono sobie po prostu poszło dołem akurat ciała, bo czułam, że wchodzi od góry. To jest niesamowite, ale oczywiście takie przerobienie emocji to już jest możliwe, kiedy jesteśmy świadomi, gdzieś tam potrafimy po prostu sobie z tymi emocjami rozmawiać. Zdarza się jednak tak, i mi osobiście też się nadal to zdarza, że ja potrzebuję po prostu na przykład coś wykrzyczeć, czyli wyartykułować to głosem i nie wykrzyczeć na kogoś, ale po prostu wykrzyczeć w przestrzeń. I lubię wtedy pojechać gdzieś na jakąś otwartą przestrzeń, czy do lasu, czy nawet wyjść sobie z psem na spacer i po prostu się dobrze wykrzyczeć, albo czasem dobrze wypłakać. No to już teraz wiesz, w jaki sposób przepuszczać przez siebie emocje, szczególnie te niewspierające, ale my mamy jeszcze kilka informacji dla ciebie o tym, jak wyjść z wciągającego wiru nieprzyjemnych emocji. Kolejny punkt. Kolejny punkt to jest poproszenie o pomoc kogoś z zewnątrz. Tak, świetnie jest, kiedy potrafimy przeprowadzić sobie dialog wewnętrzny i, można powiedzieć, taką terapię sami ze sobą. Ale zdarzają się takie momenty, w których pewne rzeczy, nawet nie to, że nas przerastają, ale po prostu potrzebujemy przegadać je z innym człowiekiem. I nie mówię tu od razu o tym, że mamy to robić z terapeutą. Na przykład, wystarczy nam taka druga osoba, która ma, można powiedzieć, podobne postrzeganie pewnych rzeczy. Ale też widzi tę szerszą perspektywę i jest obecnie w innym miejscu swojego życia na zasadzie, że jest po prostu w tych wyższych wibracjach w tym momencie. Więc jeśli masz tak, że nie radzisz sobie z czymś albo nie widzisz tej szerszej perspektywy, ciężko ci się jest odsunąć od ściany, lub też twoje ego ci na to nie pozwala, żeby się od tej ściany odsunąć, to wtedy właśnie warto poprosić o pomoc. Czasami zdarzają nam się takie rozmowy z naszymi bliskimi, znajomymi czy przyjaciółmi, gdzie właśnie pada od nich jakieś pytanie i dla mnie na przykład, czy dla honoraty, kiedy patrzymy na to z boku z perspektywy naszej obserwatora, łatwo jest po prostu zadać od razu kilka pytań. I pokazać tę naszą perspektywę, pokazać zupełnie inny obraz niż oni przedstawiają nam. I dla tej drugiej strony jest takie: Wow, ja w ogóle tego nie widziałam, dlatego że byłam tak przyklejona do mojej perspektywy i byłam tak blisko tej ściany, że nie widziałam, że w tej ścianie jest 20 innych opcji wyjścia. Jeśli zdecydujesz się na to, aby z kimś porozmawiać i poprosić o wsparcie, to też zadbaj o to, aby to była taka osoba, która robi to dla ciebie z miłości. I wiesz, że ma dobre intencje. No dobrze, kolejna rzecz o tym, jak wyjść z wciągającego wiru nieprzyjemnych emocji, to abyś zauważyła możliwość i weszła w nią, albo jeśli jej nie widzisz, to wykreowała jakąś możliwość. No i teraz, jak zauważyć możliwość, kiedy jej nie widzisz? <noise> to może być dosyć podchwytliwe i ciężkie, kiedy patrzymy na to umysłem, ale. Kiedy świadomie zaczynamy ogólnie nad sobą pracować i pracujemy nad taką perspektywą i podejściem, że wszechświat zawsze nam sprzyja i zawsze ma dla nas najlepsze rozwiązania, to wtedy, nawet w takich sytuacjach, w których na początku nie widzimy jakiejś perspektywy czy możliwości, przypominamy sobie o tym, że okej, okay, przecież wszechświat zawsze mi sprzyja i zawsze ma dla mnie jakieś rozwiązanie. A więc jakie rozwiązanie ma dla mnie teraz? I kiedy zadasz sobie to pytanie, to dajesz taką możliwość zauważenia jakiegoś rozwiązania. Tu nawet myślę, że nie chodzi do końca o to, aby od razu znaleźć rozwiązanie danej sytuacji, która sprawiła, że czujemy się gorzej i mamy spadek emocjonalny, ale też chodzi w ogóle o wprawienie się w ruch. I zmianę tego kierunku, w którym jesteś teraz, na kierunek, który będzie budował potencjał na zmianę. Dlatego, że odpowiedź do jakiejś trudnej sytuacji może przyjść po czasie, ale przyjdzie na pewno później, jeśli ty nie zaczniesz się ruszać w kierunku. To też jest ciekawe, dlatego że czasami jest tak, że ja na przykład nie widzę jakiejś możliwości, ale czuję, że mam coś robić. I po prostu to robię. I nigdy jeszcze na takim podejściu się nie zawiodłam, dlatego że kiedy zaczynałam działać, kiedy zaczynałam robić, to przede wszystkim zaczynałam skupiać się właśnie na tym działaniu. Dzięki temu też. Porzucałam yy, i wychodziłam z tego wiru właśnie takich nieprzyjemnych emocji, i dzięki temu tworzyły się zupełnie inne wibracje, i w końcu tworzyła się jakaś możliwość, i zmieniała się totalnie perspektywa, w której byłam. Natomiast nie daj się też zwieść swojemu umysłowi, dlatego że wszystkie poprzednie punkty są bardzo ważne przed tym podjęciem działania, czy też zauważeniem możliwości, albo kreowaniem jej. Zanim to zrobisz, zanim wejdziesz znowu w działanie, to zadbaj o siebie, zadbaj o swoje ciało, o ducha i o głowę. Co jeszcze możesz zrobić dla siebie, żeby wyciągać się z tego wiru nieprzyjemnych emocji? Potrzebujesz też takiego swojego sposobu na motywację, motywację w kierunku takim, w którym chciałabyś podążać. No właśnie, bo bardzo często, kiedy jesteśmy w takim dole. Nie widzimy żadnego sensu życia, albo nagle tracimy ten sens z oczu, to okazuje się, że przez takie zatrzymanie się i snucie się uciekamy od czegoś, zamiast dążyć w kierunku pożądanym przez nas. Kiedy idziesz sobie drogą i idziesz do jakiegoś celu i skupiasz się na tym celu, to nie odwracasz się za siebie tylko podziwiasz to wszystko co jest tu i teraz i dostrzegasz na horyzoncie to, że jesteś coraz bliżej celu i on jest w twoim zasięgu i budujesz sobie przekonanie, że za chwileczkę ten cel zostanie przez ciebie osiągnięty. Natomiast jeżeli podążasz drogą uciekając od czegoś, to poza tym, że czasem spojrzysz na swój cel, to częściej patrzysz za siebie, dlatego że boisz się tego, co Cię goni. A jednocześnie tracąc ten cel z oczu, okazuje się, że patrząc wstecz, zmieniasz kierunek. Nie idziesz tą najprostszą drogą z tego flow, tylko gdzieś tam się snujesz, plączesz i nie trafiasz tam, gdzie chcesz. Podsumowując tę najprostszą ścieżkę wychodzenia z wiru nieprzyjemnych emocji, pamiętaj o tym, żeby... Słuchać swojego ciała, słuchać swojej duszy, patrzeć, czego potrzebuje Twoja głowa, zadbać o swoje zdrowie, zwrócić uwagę na ten dialog wewnętrzny, który się w Tobie toczy, kwestionować wszystko, co do siebie mówisz, żeby otworzyć swój umysł, pozwolić przepłynąć przez siebie emocjom, poprosić o wsparcie, jeśli sama sobie nie radzisz i zauważyć te możliwości, które są przed Tobą, lub je wykreować. No, i przede wszystkim iść w kierunku celu, a nie oglądać się wstecz na to, przed czym uciekasz. Bardzo serdecznie dziękujemy Ci za to, że dzisiaj z nami byłaś. I zapraszamy Cię do kolejnego odcinka podcastu Wysokie Wibracje.